Z dzienniczka świętej siostry Faustyny. Często towarzyszę duszom konającym i wypraszam im ufność w miłosierdzie Boże i błagam Boga o wielkość łaski Bożej, która zawsze zwycięża. Miłosierdzie Boże dosięga nieraz grzesznika w ostatniej chwili w sposób dziwny i tajemniczy. Na zewnątrz widzimy, jakoby było wszystko stracone, lecz tak nie jest. Dusza oświecona promieniem silnej łaski Bożej, ostatecznej, zwraca się do Boga w ostatnim momencie z taką miłością, że w jednej chwili otrzymuje od Boga przebaczenie, ale o zgrozo. Są dusze, które dobrowolnie i świadomie tę łaskę odrzucają i nią gardzą. Chociaż już w samym skonaniu, Bóg Miłosierny daje duszy ten moment jasny, wewnętrzny, że jeżeli dusza chce, ma możność wrócić do Boga. Nieraz u dusz jest zatwardziałość. I to zatwardziałość tak wielka, że świadomie wybierają piekło. Udaremnią wszystkie modlitwy, jakie inne dusze za nimi do Boga zanoszą, i nawet same wysiłki Boże. Siostra Faustyna mówi o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Kiedy bierzemy do ręki Słowo Boże, Pismo Święte i otwieramy w Księdze Rodzaju opis stworzenia świata, uwielbiamy Boga, Stwórcę, który postanowił, aby człowiekowi, który jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże, podarować ten niezwykły dar stworzonego świata. Pierwsze czytanie z dziesiątej niedzieli zwykłej pokazuje nam człowieka, który jednak przeciwstawił się Bogu. Tak, jakby człowiek do końca nie wierzył swojemu Stwórcy, że wszystko, cokolwiek go otacza, jest dla jego dobra, dla jego szczęścia. Złemu duchowi, Udało się skusić człowieka, by ten przeciwstawił się Bogu i zapragnął jeszcze większych darów. Księga Rodzaju mówi nam, że tak Adam, jak i Ewa, przeciwstawiając się Bogu, jego przykazaniom, jego nakazom, Doprowadzili siebie do ogołocenia. Pyta się Bóg Adama, gdzie jesteś? Ukryłem się, bo jestem nagi. Utracił człowiek całe piękno raju. Czy będzie miał szansę, aby z powrotem odzyskać swoją godność? I bogactwo, którym go Bóg obdarzył, mówi nam słowo Boże: Bóg kieruje takie słowa do człowieka, który przeciwstawił się Bogu, ale jednocześnie wprost mówi do złego ducha. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. I to, co jest tak bardzo ważne dla człowieka. Ono ugodzi cię w głowę, a ty ugodzisz je w piętę. O czym mówią te słowa? O wielkim dziele zbawienia. Które przyniesie moc płynącą od Boga. Człowiek, który pozbył się raju, do końca na pewno nie wiedział, jakie zamysły ma Bóg. Ale my w obecnym czasie wiemy, że jesteśmy w posiadaniu, jeżeli otwieramy się na działanie Ducha Świętego, jesteśmy w posiadaniu mocy zbawczej. Jeżeli ta moc nie dotknie nas, wtedy niestety człowiek nie wróci do swojego szczęścia. Sięgamy do Ewangelii Świętej, która mówi o grzechu o bluźnierstwie przeciw Duchowi Świętemu. Jezus mówi tak: Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. Co to jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu? Dlaczego grzech przeciwko Duchowi Świętemu pozostawia człowieka w zniewoleniu tu na ziemi, jak również w wieczności? Jeżeli człowiek grzeszy to chcąc mieć czyste serce, powinien sięgnąć po moc, którą daje mu Duch Święty. Ta moc jest ściśle związana z Wielkim Piątkiem, z Drogą Krzyżową, z Krzyżem Świętym. Ta moc mieści się w całym bogactwie, jakie posiada Kościół Święty, tym Kościołem kieruje Duch Święty. I to On daje nam możliwość sięgnięcia do owej mocy. Mówi do nas Święty Tomasz Zakwinu. Jeżeli człowiek rezygnuje, z tej mocy, którą daje nam Duch Święty, odnosząc nas do dzieła zbawczego dokonanego przez Jezusa, wtedy grzech nie będzie usunięty. Trzeba nam odwoływać się do mocy, jaką daje. Bóg, mocy zbawienia. Tak więc, idąc za myślą świętego Tomasza Zakwinu, bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu jest grzechem, który w swojej naturze przeciwstawia się tej mocy zbawienia, jaką dał Bóg. Mówi się o Sześciu grzechach przeciwko Duchowi Świętemu. Jeżeli człowiek lekceważy sobie wezwania do postępowania uczciwego, mówiąc: i tak mi Bóg wszystko wybaczy, to człowiek lekceważy tę moc Boga, niejako kpi sobie z tego daru zbawienia. Jeżeli człowiek uważa, że grzechy są jego tak wielkie i tak mocno przeciwstawiające się Bogu, że moc zbawienia nie jest w stanie usunąć tego grzechu z serca, również jest to grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. Bo każdy grzech, może być usunięty. Taka jest moc zbawcza. Ale jeżeli człowiek nie przyjmuje natknięć Ducha Świętego, że może być jego serce oczyszczone, niestety, ale przeciwstawia się Duchowi Świętemu, nie pozwala, aby ta moc Boża zadziałała w nim. Tutaj pojawia się kolejny grzech przeciwko Duchowi Świętemu, to jest zazdrość albo też niezgoda na to, że był tak wielki grzesznik, dokonywał takich zbrodni jak to, i on może otrzymać zbawienie. Jeżeli by ten człowiek ulegał potrzeptom złego ducha i powiedział, Moc zbawcza jest za mała, żeby usunąć ze mnie te wszystkie zbrodnie i złe czyny. To rzeczywiście grzech mu nie będzie odpuszczony. To jest grzech przeciwko duchowi świętemu. Ale jeśli ten człowiek, widząc swoją własną grzeszność, woła do Boga, aby mimo to przebaczył mu, Człowiekowi jest dana łaska oczyszczenia serca. Nie wolno zazdrościć temu, kto otrzymał wielką łaskę przebaczenia. Wielkie dzieło zbawcze jest ujęte w credo, w wyznaniu wiary. I ta moc zbawcza, która oczyszcza nas, jest ujęta w tych wszystkich elementach credo. Jeżeli by ktokolwiek wykluczał cokolwiek z wyznania wiary, niestety wyklucza moc zbawczą. Duch Święty daje nam ciągle natchnienia, wzywa nas do tego, abyśmy powrócili, na właściwą drogę zbawczą. I jeżeli człowiek ma wystarczające rozeznanie, by wiedzieć, że coś jest grzechem, a jednak nie odchodzi od tego grzechu, ale dalej w nim trwa, niestety może wejść w takie bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu. Za złe czyny powinniśmy odpokutować. Przy Spowiedzi Świętej kapłan nadaje nam pokutę. Jeżeli człowiek, pomimo wezwań sakramentalnych, pomimo wezwań płynących z latnia Ducha Świętego, nie czyni pokuty, nie podejmuje wysiłku, aby Przeprosić Pana Boga i bliźniego za to, co uczynił, może również być dotknięty grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. Niezwykła moc Boża, moc zbawienia jest nam dana. Ta moc została już ogłoszona uroczyście przez Boga. Wtedy, gdy w raju człowiek odrzucił. Swoje szczęście. Obyśmy nigdy nie przeciwstawiali się natchnieniom ducha świętego, aby ta moc płynąca z męki Pańskiej ciągle dotykała naszego serca, ciągle dotykała w swoim wielkim miłosierdziu naszej duszy, by ona była czystą i pomimo naszych upadków by była gotowa na przyjęcie tego raju, które jest w niebie.